Cześć, witam serdecznie. Ostatnio o WOT-cie dosyć głośno. Czara goryczy się przelewa. Wielu graczy naprawdę na grupach bluźni, zwie tą grę. Twierdzą, że dzieją się czary. Ja również to twierdzę. Dziwne losowania, magiczne odbicia. I co do tych odbić, słuchajcie, jak cały ten system gry, ma dobrze działać, skoro spójrzcie na górę ekranu na licznik fragów. Przeciwnik ma 12, gdzie tak naprawdę ma 14, bo jeden został u nas. I podkreślam, nikt u nas się nie zniszczył. To nie dlatego nie naliczyło. Cała drużyna walczyła i jest po prostu spieprzony tak prosty licznik. A co mówić o całym systemie działającym, który przelicza rykoszety, przebicia, nie wiem, zabieranie HP i tak dalej. No, sami chyba przyznacie, że coś tu jest nie tak. Rzecz następna. To nie. To jest jedna bitwa na Przełęczy Dukielskiej. Takie losowanie. Tutaj mają mniej ósemek, my mamy więcej ósemek. Ale to nie o to chodzi. Tutaj na tej mapie, zaraz zobaczycie, co się w ogóle stało. Jadąc tutaj w budynki, no tutaj będzie kwestia grania na radarze. Zobaczycie, co się dzieje. I zobaczcie, Mausem. Mausem na El Halufie. 895 uszkodzeń. Ponieważ nie mogłem nawet przebić kolegi Kaszpir.pl, który grał w T100 LT w bok. Później był kolejny dink w bok jakiegoś meda. No to jest po prostu jakaś paranoja. I to właśnie będzie w tym filmie. Zaraz. Spójrzcie w ogóle, jak drużyna pojechała. Ilu ich tu pojechało i co się stało? No nie da się grać. Po prostu nie da się grać. Ja to odpaliłem z braku, laku. Mówię, pogram, bo nie ma w co. Coś, żeby mi czas jakoś śmignął. Nie da rady. Nie da po prostu rady. Gdzie to jest ten moment? Nie wiem, czy to nie było gdzieś tu właśnie. Patrzcie, Ding. Od T100 LT. Od czołgu lekkiego. No ludzie, no przecież to są... To są kpiny. Nie wiem, czy to znajdę właśnie kolejny ding. Tu nie trafiłem. Trzy dingi tu generalnie miałem. Gąska. No tu akurat... Poleciało w gąskę, było widać. Raz on się tu wychyli, czy też nie? Nie pamiętam tego. Dokładnie. Tutaj do kolegi Kaszpir.pl również napisałem, czy on ma tak chore bitwy, tak jak widział moją. Napisał, że to co się dzieje, właśnie randomowy, przypadkowy człowiek to był, to co ma ostatnio, to jest jakaś masakra, tak mi napisał. I wielu z nas również ma, no to samo zdanie, tak? Raz tu był ding-dong, czy nie był ding-dong? O, proszę bardzo, w gąski weszło. W testo LT. I w któregoś jeszcze meda weszło też
z rykoszetem. Także no tu musicie mu wierzyć, już nie będę szukał tego momentu. Trzy razy Wing w Meda nawet jest tytuł. Tutaj zobaczcie, jest przykład graczy, którzy grają na radarach i niech nikt mi nie pieprzy, że jemu się lepiej gra na radarze, bo on widzi, bo on to, bo on tamto i on sobie przełącza na mapkę i tak mu się dobrze gra. Gówno, prawda? Nie wierzę w to. To jest tylko i wyłącznie przyzwyczajenie do tego, ale to wychodzi właśnie w bitwach, co się dzieje. Zobaczcie. Strzelam się z esetą i chcę wam pokazać ten moment. Patrzcie, co tu się dzieje. E75, patrzcie na mapę. Po mojej prawej stronie tam trzy czołgi. Strzelam się z E75. I tutaj moje zdziwienie. Spójrzcie, co się dzieje. Przejeżdżam sobie koło pijanego. A co? Gość mnie nie zauważył. Tu kolejne trzy czołgi stoją. Oni tu nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje. Kompletne zero. Ja sobie do nich strzelałem. Oni dopiero się kapnęli po jak tego zniszczyłem, czy jak tamtego zniszczyli, dopiero mną się zainteresowali. No zero po prostu zainteresowania. To jest właśnie przykład graczy radarowych. No i to mnie zniszczyli, no bo no co ja mogłem zrobić, nie? No i kolejna przegrana. To była. I również coś miałem tutaj, tylko nie pamiętam, co to było. Muszę sobie zobaczyć. Aha, kolejna wspaniała drużyna. Przełęcz Dukielska. Rozjechali się w ten sposób. Ja tutaj na tej bitwie z Golda nie mogłem przebić E4 ani w garnek, ani jak miała lekko odwróconą wieżę, gdzie bardzo często przebijałem i widziałem takie przebicia. No, dolna płyta również nie działała, nie mogłem zrobić kompletnie nic, co przełożyło się na moją całą bitwę, że zrobiłem 8 przebić. 8 przebić, ale to były tylko i wyłącznie przebicia takie już takich mało hapowcowych, że tak powiem, nie? Ludzie z małym HP. I kolejna porażka. 2000 uszkodzeń, 4400 odbitych. Dziękuję bardzo. Nie da się grać. Jeszcze coś chcecie zobaczyć? Proszę was bardzo. Z 1600 ponad zleciało mi na 1554. Tutaj ten WN się utrzymuje. Ale zobaczcie sobie, co dzieje się tutaj. Minus 300, minus 150, minus 295, minus 222, minus 598. Tu przez miesiąc miałem mniejsze minusy niż tu przez tydzień. Ewidencji? No nie da się. 887, zobaczcie. To jest tragedia, co się dzieje. To jest tragedia. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Na razie.